krew, którą przelał ksiądz Stanisław, będzie wydawała wielkie owoce, nawrócenia. I dlatego bardzo proszę przełożonych o zgromadzenia księży misjonarzy, aby dzielili się z napotkanymi ludźmi świadectwem życia świętego Stanisława, ponieważ dla nas, jesteśmy o tym przekonani, była to osoba święta. Żegnamy dzisiaj wiernego syna świętego Wincentego a Paula. Ksiądz Stanisław kiedyś zauroczył się zawołaniem naszego zgromadzenia. Głosić Ewangelię ubogim posłał mnie Pan. I miał 25 lat, kiedy w tym to kościele, we wspólnocie zgromadzenia misji, odpowiedział na pytanie Pana: czy mnie kochasz? Odpowiedział słowami: ja, Stanisław Szczepanik, idąc za Chrystusem głoszącym Ewangelię, postanawiam, że wiernie poświęcę się w zgromadzeniu misji, głoszeniu Ewangelii ubogim przez całe moje życie. Czas posługi księdza Stanisława i w Republice Demokratycznej Konga, i na Haiti to okres nieustannych przemian społecznych, które nacechowane były brutalnym traktowaniem człowieka ubogiego. A do takich przede wszystkim pojechał i tam się poświęcił. Drogą przezwyciężenia wątpliwości w rozeznaniu Stasia była adoracja i wspólnota. Uwielbiał modlitwę w ciszy, adoracyjną, i do niej wszystkich zapraszał. Każdy z nas, który miał okazję posługiwać w misjonarskim powołaniu wraz z nim, potwierdzi moje słowa: to był współbrat skarb. Na drodze swojego kapłaństwa spotkałeś tysiące ludzi, którym przekazałeś dobre słowo, wiarę w Boga, pomoc, a przede wszystkim pokazałeś, jak żyć, by być wzorem życia doczesnego i wiecznego. Byłeś dla wszystkich prawdziwym przewodnikiem na drodze wiary i miłości bliźniego. Pokazywał nam miłosierne oblicze Pana Boga, ponieważ my należymy do ruchu miłosierdzia Bożego. On był naszym przewodnikiem, pasterzem, spowiednikiem, jednym słowem naszym mistrzem. Jesteśmy przekonani, jesteśmy pewni, że bramy niebios są szeroko otwarte dla Ciebie. Bo dobry Pan, dobry Ojciec, za Twoją pracę, za pomoc bliźnim, za Twoje dobro i ciepło płynące od Ciebie, obdarzy Cię życiem wiecznym. Obiecujemy Ci, że będziemy próbowali naśladować Twoją misyjną drogę do świętości. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.